Prawdziwa walka o klienta odbywa się nadal na terenie sklepu, już za chwilę. Na ten temat wypowie się niejaki Piotr, przepraszam, Robert Sieńko. Poproszę o brawa dla Roberta. Robercie, Robercie. Ok. Jeszcze raz. Czas start dopiero od tego momentu. Ok. Nazywam się Robert Cieńko. Cześć wszystkim. Zajmuję się zawodowo tym, że chodzę po sklepach. Nie dość, że chodzę po tych sklepach, to robię jeszcze w nich mnóstwo zdjęć. Wnioskami z tych zdjęć chciałem się dzisiaj z Wami podzielić. Więc ta prezentacja będzie o tym, jak zdobyć uwagę klienta i ją utrzymać w sklepach w offline. E, tak więc e, chciałem jeszcze jedną rzecz zaznaczyć. Otóż ja nie jestem z Poznania, tylko z Podlasia, więc ta prezentacja nie będzie o pieniądzach, o ich zarabianiu, bo wiadomo, my na Podlasiu to robimy interesy e, nie dla pieniędzy, tylko dla sławy małojeckiej. Ale przechodząc do e, sedna, chciałbym, żebyście... E, o, jeszcze raz ten film. E, Może zadziała? A może nie. Dobra, e, ten sympatyczny piesek, e, jak widzicie, e, zajada sałatę. E, czemu szczeniak je sałatę, a nie kiełbasę? To jest dość istotne pytanie, i mam nadzieję, że na koniec tej prezentacji uda się nam je e, na, na nie odpowiedzieć. Bo wyobraźcie sobie, że istnieje taki kanał sprzedaży, w którym średnia konwersja na sprzedaż nie wynosi 3%, jak średnio w e, e, kanale e-commerce, gdzie ta konwersja wynosi 30%. Wyobraźcie sobie, że jest taki kanał sprzedaży, w którym klient średnio przebywa nie kilka, kilkanaście minut, a od 60 do 20 minut e, miesięcznie spędza na zakupach. Wyobraźcie sobie w końcu, że jest taki kanał sprzedaży, do którego klienci chodzą średnio 406 razy w roku. Te 406 razy w roku to jak e, łatwo policzyć, to jest częściej niż raz dziennie. E, więc e, pewnie wszyscy zgadli, co to za kanał i o, o czym będę opowiadał, to są stare dobre sklepy spożywcze. Te stare dobre sklepy spożywcze wcale już nie są takie stare. Nowe formaty sklep, e, sklepów e, spożywczych, sklepów detalicznych, to dzisiaj e, e, dzisiaj napędzają sprzedaż. E, chociażby tak, takie sklepy typu convenience, czyli, e, czyli popularne żabki. W sklepach spożywczych i w kanale e, e, offline ogólnie odbywa się ponad 90% globalnej sprzedaży detalicznej. Czyli e, na internet, e, jak łatwo e, policzyć, pozostaje 10%. Jeżeli weźmiemy zaś pod uwagę kana produkty FMCG, czyli te produkty szybko rotujące, szybko zbywalne, takie jak żywność, napoje, kosmetyki, e, e, środki czystości, to e, ta e, liczba jest jeszcze większa, bo ta liczba to aż 99%. Tylko 1% e, produktów FMCG jest sprzedawanych online. A Nielsen szacuje, że w roku 2022 tych produktów będzie się w Polsce sprzedawało 1,9. I nie chciałem o tym wam powiedzieć, żeby w jakikolwiek sposób zdeprecjonować sprzedaż w kanale e-commerceowym. E Wprost przeciwnie, chciałbym tylko. O tym powiedzieć, dlatego że e, sprzedaż offline przez swoją skalę może generować zarówno bardzo duże zyski, ale też bolesne straty. Więc nie wiem, czy Wy już w tym, ze swoimi produktami w tych kanale jesteście, czy dopiero będziecie, ale jeżeli będziecie, to warto to robić dobrze. Dlaczego warto to robić dobrze i skutecznie? E, to może popatrzmy na ten film. Bo cóż z tego, że nasz produkt zostanie gwiazdą Instagrama. Mamy tutaj taką e, e, mamy tutaj kampanię wiarową e, kanadyjskiego browaru e, Musoka, która stała się hitem Instagrama, bo jest generalnie fajna, tak? Co z tego, że klientom się ten na przykład taki browar spodoba? Oni później trafiają w takie środowisko to jest typowa alejka e, hipermarketu Kerfur. Jak widzicie, jest tam 18 regałów. Na każdym regale jest 8 półek, na każdej półce jest kilka, kilkanaście brandów. Szczerze mówiąc, nie udało mi się znaleźć żadnej danej dotyczącej tego, ile tego browaru akurat w tym sklepie stoi, stoi ile SKU-sów, ale można śmiało założyć, że jeżeli w Polsce produkuje się ponad 1000 brandów browaru, to przynajmniej 50%, czyli 500 SKU stoi tutaj na półkach. Więc jakiego trzeba zdesperowanego klienta i zaangażowanego emocjonalnie z brandem, żeby on ten nasz produkt tam znalazł. Dlaczego więc eksponowanie produktu i oznakowanie go w punkcie detalicznym jest takie ważne? Otóż może nawet nie zdajecie sobie z tego sprawy, 50 do 80% wszystkich decyzji zakupowych, które klienci podejmują w sklepie spożywczym, jest dokonywanych przed półką tuż, nad, tuż przed zakupem. Chciałem to podkreślić. 50 do 80%. Generalnie Polacy nie chodzą na zakupy z listą zakupów. Tylko 23% shopperów przychodzi z listą zakupów. A jeśli już oni tą listę mają, to z reguły mają na niej napisane kategorie, nie konkretne brandy. A jeżeli przyjrzymy się temu pokoleniu Milenialsów, tak, temu pokoleniu, które w, już podczas narodzin miało w swojej rączce smartfon, to okazuje się, że ponad 80% z tego e, 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 przedstawicieli tego pokolenia dokonuje zakupów. E, e, te, te, te decyzje są podejmowane e, tuż przed samym zakupem, nie są planowane. E, więc e, to pokolenie, które tak naprawdę świetnie porusza się w digitalu, e, które węszy z daleka pułapki zestawiane na nie przez strategów e-commerce, jak się okazuje w zwykłym hipermarkecie, jest bezbronne. Co ma więc bezpośredni wpływ na sprzedaż w sklepach online? Na pewno ma na nie polityka cenowa oraz promocyjna. To wychodzi we wszystkich badaniach. Polacy są bardzo przywiązani do sprytnych, tanich zakupów i to jest numer jeden. Ale tuż za tym mamy strategie planogramowe. Strategia planogramowa to jest strategia umieszczania naszego produktu w konkretnym miejscu w sklepie. W konkretnej alejce, w konkretnej kategorii, na konkretnym regale, bo ważne jest to, czy nasz produkt stoi na, na wejściu do alejki, czy na końcu, czy pośrodku, na, na której półce, na jakiej wysokości. Ba, ważne jest to, ile fejsów naszego produktu stoi na tej półce i fejsy jakiej konkurencji stoją obok. Bardzo ważne są też rodzaje sklepów i misje zakupowe szoperów. Te misje zakupowe szoperów to teraz jest bardzo modny temat wielu konferencji, więc go tu nie będę bardziej, nie będę się w niego bardziej wgłębiał, ale zadam wam takie pytanie. Czy wiecie, jaki towar sprzedaje się w sklepach osiedlowych najlepiej między godziną 6.30 a 8.30? I nie są to bynajmniej świeże bułki albo mleko. Najwięcej w, w sklepach osiedlowych i w takich sklepach convenience typu Żabka sprzedaje się małpek i szczeniaczków, czyli takiego alkoholu 0,10, tak? Nie chcę wgłębiać się w to, kiedy on jest pity i w jakich okolicznościach. To jest temat na oddzielną konferencję dla Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. My tutaj zajmiemy się oznakowaniem i wyeksponowaniem produktów w miejscu sprzedaży. Bo można to robić na przykład w ten sposób, że zachęcać naszego klienta, żeby sięgnął po produkt do sedesu. To z tyłu ten slajd to nie jest żart. To jest prawdziwy materiał POS, e, tak zwany kosz wsypowy. Ba, on nawet wygrał jakieś nagrody. E, jest to uznana marka, bo to jest rekit Benkiser, a, a Brent jest na zachodnią Europę. Ale ja bym nie szedł raczej tą drogą. Raczej zachęciłbym naszych klientów, żeby zerwali nasz produkt. Z Palmy. Jest duża szansa, że część z naszych, szoper, naszych klientów wie, jak wygląda Palma, więc taka ekspozycja produktu może im się spodobać. A jeszcze lepszym rozwiązaniem będzie prawdopodobnie, jak sprawimy, żeby nasz produkt sam wpadł do ręki dla naszego klienta. To jest taki filmik, który pokazuje dość nowatorski ekspozytor na czteropaki piwa w tym wypadku, ale równie dobrze może być to inny napój. I jak zwrócicie uwagę, ten towar sam klientowi do ręki wskakuje. Nie ma jeszcze tego w polskich sklepach, ale ja sądzę, że to tylko kwestia czasu. Jakich więc mamy, jakich więc mamy sprzymierzeńców w walce o to uwagę klientów w punkcie sprzedaży? Pierwszym z nich jest pomysł kreatywny. To kreacja jest takim białym jednorożcem, tak? Wiadomo, że dobra kreacja sprzeda e, różne rzeczy. E, nie wiem, czy wiecie, jak się nazywa w e, takim żargonie trade marketingowym agencji shopper marketingowych taki pomysł kreatywny. E, klienci z reguły proszą o to, żeby im zaprojektować ekspozycję z efektem wow. Efekt wow to jest najbardziej pożądany efekt w e, briefach, które otrzymują agencje shopper marketingowe. E, I kilka takich przykładów chciałem wam pokazać. Pierwszy z nich to jest e, przykład odwołujący się do pewnie znanej dla części z was kampanii Tyskiego w, sprzed trzech lat, gdzie takich dwóch ceka deserterów uciekało e, samochodem dostawczym wioząc piwo. No i kompania piwowarska e, zadała nam taki temat, żeby transponować to na format sklepowy. W sklepie wygląda to w ten sposób. Mamy jedną paletę z tak, to jest to odwołanie do, do, do kampanii ATL-owej. Druga, druga paleta to jest paleta od odsprzedażowa, na której stoi browar. Ciekawostką jest to, że po kilku miesiącach chcieliśmy od klienta wypożyczyć taki jeden egzemplarz, wyprodukowaliśmy ich sporo, bo chcieliśmy go zgłosić w takim międzynarodowym konkursie na materiały POS. Klient powiedział, że absolutnie nam go na kilka tygodni nie wypożyczy, bo towar z niego sprzedaje się tak dobrze, że to by była zbyt bolesna na strata w obrocie. Jeżeli nie możemy się odwołać do kampanii telewizyjnej e, na potrzeby aktywacji w, w punkcie sprzedaży, możemy na przykład wprowadzić e, zupełnie, nową, e, zupełnie nowy motyw. Tak zrobił Durex e, e, i proponując, odwołując się do archetypu e, superbohatera. To jest świetny przykład zgrania grafiki z call to action. Call to action to jest wezwanie klienta do zakupu, czyli z tekstem. Dla tych, co siedzą dalej, to przeczytam. Tekst brzmi tak. Bądź superbohaterem, załóż kostium. I co ciekawe, Durex Idąc za ciosem zrobił także wersję żeńską tej ekspozycji. Wersja żeńska tej ekspozycji wygląda tak, a tekst brzmi: Niech twój superbohater nie zapomni kostiumu. Świetna, świetna aktywacja, bardzo widoczna w sklepie, zwłaszcza, że jak widzicie, te konstrukcje są wysokie. Shopper, czyli klient idący alejką, łapie kontakt wzrokowy z tymi rysunkowymi postaciami. Naszą kolejną, naszym kolejnym sprzymierzeńcem jest ruch. Ruch jest takim elementem, który najbardziej przyciąga ludzki wzrok, także wzrok szopera w punkcie sprzedaży. Na tym slajdzie widać to jest badanie eye trackingowe, czyli to jak klienci na, na jakie elementy na półce patrzyli e, i na tym e, na, na tym eye trackingowych zdjęciach widać, że ośmiokrotnie częściej klienci spoglądali na dynamiczny e, na dynamiczny drobny element na półce. Jak ten element wyglądał? To są takie cenóweczki. Które widzicie, bardzo, bardzo szybko migają, pokazując różne grafiki. Fajny produkt wyprodukowany na bazie e-papieru. Dlaczego podkreślam ten e-papier? Bo wystarczy do zasilania tych zabawek, tylko bateria zegarkowa, do... do... tych cenówek, tylko bateria zegarkowa. Ale jak nie mamy kilkudziesięciu euro, bo ten produkt jest drogi w Polsce, niestety go jeszcze nigdzie nie spotkałem, możemy zrobić równie fajny element ruchomy za złotych kilka. To jest, jak widzicie, taki stoperek montowany w lodówce, który sam się rusza. Generalnie dla mnie mistrzostwo świata, po prostu e, projektanci tego materiału wpadli na to, że chłodne powietrze, które wydobywa się e, na dole tutaj z tych kratek w lodówkach jest za darmo i krąży cały czas. E, gadżet warty tylko kilka złotych. E, w, e, jeśli chodzi o ruch, to przychodzi nam z pomocą także, e, e, przychodzą także nowe technologie druku, na przykład druk na folii soczewkowej. Jak widzicie, Tutaj, w zależności od kąta patrzenia, shopper widzi inny obraz. E, to takie perpetuum mobile. Nie wymaga podłączenia do prądu, nie trzeba go włączać, wyłączać. E, te displaye funkcjonują już e, trzeci rok na rynku. Oprócz ruchu naszym sprzymierzeńcem jest także światło. E, Światło potrafi, dobrze zaimplementowane w niektórych kategoriach, podnieść sprzedaż spółki nawet o 12%. Dobrze wiedzą o tym producenci alkoholu i pewnie kojarzycie sobie te widoki w kategorii alkoholu podświetlonych półek. To jest tylko, to rozwiązanie ma jeden minus. Ono jest bardzo drogie. Drogie jest wyprodukowanie tych mat, led, świecących, na których stoją butelki, a jeszcze więcej kosztuje podłączenie ich do prądu, bo sklepy koszą niemiłosiernie za fakt podłączenia do prądu. Można więc to zrobić sprytniej. Sprytniej można to zrobić na przykład w taki sposób, e, 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 używając plexi fluo. Ta ramka z nowością jest wykonana z takiego tworzywa, które świeci światłem odbitym. Ono zbiera światło z pomieszczenia i po krawędziach e, oddaje, e, oddaje to światło. Efekt jest taki, że wygląda jakby świeciło e, podłączone do prądu. Jeżeli budżet nam pozwala, to oczywiście możemy zrobić miks światła i, i ruchu. Taki miks e, widać na tej wyspie paletowej e, firmy Wedel, bożona, bożonarodzeniowej tegorocznej, gdzie widzicie, nie dość, że ten napis ho, ho ho się świeci, to on się zapala i gaśnie sekwencyjnie, a więc mamy jeszcze tutaj dodatkowo ruch. A Wedel jeszcze dołożył taki akcent lokalny, bo w 10 miastach dołożył napis e, nazwy miasta. Bardzo dobrze było to odebrane przez klientów. E, po, po, po ruchu i świetle mamy jeszcze dźwięk. Pokazując przykład dźwięku, chciałem się odwołać do Waszych doświadczeń. Część z Was może była na Krupówkach w Zakopanym i została wygwizdana przez świstaki. To są te takie pluszowe zabawki na, 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 na straganach. One działają na zasadzie e, takiego małego modułu dźwiękowego uruchomionego na fotokomórkę. E, tu Nestle zrobiło podobny zabieg. Te, w ten moduł wgrało dźwięk ryczenia lwa, więc sięgając po, pro, po produkt, konsument słyszał takie ryczenie. Tak? Bardzo fajnie się to zgrywa z tekstem. Odważ się, się, sięgno, od, odważ się po niego sięgnąć. Tak? Obserwowałem nieraz dzieciaki, które się bawiły, tylko wkładając i wyjmując rękę. Na sam koniec oczywiście ten batonik lądował. W koszyku rodziców. I teraz chciałem Wam jeszcze powiedzieć o prawdopodobnie przyszłości, jeśli chodzi o komunikację w punkcie sprzedaży. Ja osobiście nie jestem zwolennikiem tego rozwiązania, głównie dlatego, że stosujący je marketerzy nie mają jeszcze pomysłu, co pokazywać na panelach w sklepie dla konsumenta. Jak już coś pokazują, to z reguły puszczają swoje reklamy telewizyjne albo digitalowe, i to jest po prostu nudne. Ludzie nie przychodzą po to, żeby oglądać jeszcze raz te same motywy, które widzieli w telewizji. Ale oczywiście są przykłady zastosowań dobrych. I takim zastosowaniem. Tym bardziej ciekawym, że jak się ma własną fabrykę ekranów LCD, to stać Samsunga na to, żeby go wkładać na przykład w front zmywarki. To jest bardzo dobry film. Ten film pokazuje, co się dzieje w środku w zmywarce. Ja, jak oglądałem tą animację, to zapragnąłem mieć taką zmywarkę. Minusem jest to, że żeby ten film obejrzeć, a także żeby go zrozumieć, to musiałem się odsunąć troszkę i ukucnąć na środku alejki w MediaMarkcie. No nie jest to dobre, komfortowe w sposób oglądania filmów. Natomiast jeśli chodzi o panele, bo to był panel LCD, jeśli chodzi o panele LED, to to jest taka końcóweczka regału sfotografowana przeze mnie w portugalskim sklepie. Ja wchodząc z drugiej, części, z, z, po przeciwnej stronie tego sklepu już wiedziałem, że tam podejdę. Skala migającego obrazu była olbrzymia. Yy, yy, dobrą wiadomością jest to, że panele LED, które są tutaj zamontowane, ich cena dramatycznie spada. Ostatnio i już za 2-3 tysiące złotych można mieć metr kwadratowy takiego panela, jak widać tych paneli, tych metrów kwadratowych na takiej końcówce, wcale nie musi być duże, żeby ona była widoczna. No i zatoczyliśmy takie koło, doszliśmy z powrotem do naszego szczeniaka. Jak widzicie, tego szczeniaka ktoś przekonał, że ta sałata, którą on wsuwa, jest i smaczniejsza, i zdrowsza. On w to uwierzył i konsumuje radośnie. Podobnie jest z naszymi klientami w punkcie sprzedaży. Pokazałem Wam kilka narzędzi, dzięki których możemy przekonać ich, żeby to właśnie z naszym produktem w koszyku opuścili sklep. Możemy ich przekonać po prostu, że ta nasza sałata jest smaczniejsza i zdrowsza niż kiełbasa konkurencji. Pięknie dziękuję. Prezentacja była bardzo krótka. Robert Cienko.